Niedawno pojawiła się teoria, że w 16 sezonie Ninjago Harumi być może stanie się dobra. I możliwe, że właśnie zostało nam to potwierdzone i także przedstawiłam dzisiaj teorię, dlaczego Harumi może faktycznie stać się dobra. Jeszcze przed rozpoczęciem koniecznie zostawcie subskrypcję, bo to was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy, no i lecimy oczywiście po 13 tysięcy. Wbijmy po tym filmem tak 1000 w górę, no i dziękuję jeszcze wszystkim wspierającym i już możemy zaczynać. Więc najpierw zacznijmy od informacji, a dopiero później przejdźmy do teorii. W takim razie dzisiaj, kiedy to nagrywam, pojawił się taki oto plakat, na którym widzimy ninja w wersji z tymi skrzydłami, złotej wersji, że tak powiem, oraz także Harumi wśród nich, co może oznaczać to, że Harumi jest po ich stronie. W ogóle bardzo ładny render tej Harumi, bardzo mi się on podoba. Ci ninja wyglądają tak jakoś dziwnie, te takie światła wyglądają jakby w Photoshopie, coś takiego. Jeszcze w tle widzimy rozwalone miasto Ninjago i także mamy tutaj napis po niemiecku pod logiem Ninjago, Die Rückkehr, co oznacza powrót, więc powrót kogo? Powrót Harumi chyba tak. Ale żeby nie było, że jest to jedyny dowód w tej sprawie, że tak powiem, no to mieliśmy jeszcze taki plakat, na którym to po stronie ninja tam była po prostu widoczna Harumi, więc to jest nasz kolejny dowód, co wydaje mi się, że totalnie nam już potwierdza to, że Harumi w tym sezonie faktycznie przejdzie na stronę dobra. Jeszcze dostaliśmy też intro do najprawdopodobniej 14 odcinka i tak mniej więcej widzimy tam na przykład, jak Harumi zakuwa Lloyda w kajdanki z Zemstone'a. Albo na przykład też widzimy to, jak Harumi klęka przed mrocznym władcą, co wydaje mi się, że jest to taka retrospekcja, jak Harumi została ożywiona. Sorry, walnąłem w mikrofon. No i to są takie ciekawsze rzeczy, tam jeszcze mamy jak ninja gdzieś pod pociągiem uciekają, no i tak dalej. Ale dobra, przejdźmy w końcu do teorii. W takim razie pod moim ostatnim filmem, nie shortem, tylko filmem, zainteresował mnie bardzo jeden komentarz. I zebrał on też bardzo duży łapek w górę, więc no widać, że tutaj też nie tylko mnie to zainteresowało. Ale tutaj CJ napisał: ciekawe co będzie, jak Harumi się dowie o tym, że Pytor przebudził pożeracza światów. I wydaje mi się, że to jest właśnie ta opcja, dlaczego Harumi stanie się dobra. Ktoś jej powie albo się dowie o tym po prostu. Ja osobiście sądzę, że jakoś Lloydowi się wymsknie, że na przykład wiecie, będą się kłócić i nagle Lloyd powie, że ona tam współpracuje przecież z gościem, który zabił jej rodziców. Coś takiego może powie. To jest teraz mój wymysł, ale tak mi się wydaje, że serio tak może być. I ona się zapyta, o co chodzi. On tam powie, że Pytor przebudził pożeracza światów, przecież ona teraz z nim współpracuje i wtedy może coś w niej pęknie. Coś zrozumie, że jednak Alf pracuje z wężem, który przyczynił się do śmierci jej rodziców. Też warto wspomnieć o tym oczywiście, że Garmadon będzie dobry. A Harumi, no, lubi Garmadona i to bardzo. Więc wydaje mi się, że to też może być jedna z takich przyczyn, dlaczego stanie się ona dobra. Ja osobiście mimo wszystko uważam, że gdy Harumi dowie się o tym, że Pytor przebudził pożeracza światów, który zabił jej rodziców, przez co stała się ona tak naprawdę zła, no to może właśnie coś w niej pęknąć, coś sobie może uświadomić, że jednak no tak nie można robić, tak? To jest naprawdę złe zachowanie, co robi i jakoś ją to skłoni do przejścia na stronę Lloyda. I tutaj teraz dla wszystkich shipperów naprawdę idealna okazja na to, żeby faktycznie Lloyd w końcu był z Harumi. Ja tam nie jestem przeciwko, ale nieważne. Więc taka krótka teoria dzisiaj, mimo wszystko wydaje mi się, że naprawdę fajna. I tutaj naprawdę dziękuję autorowi komentarza, który zauważył świetną rzecz. I teraz naprawdę wierzę w tą teorię i mam nadzieję, że tak faktycznie będzie, bo naprawdę szkoda zmarnować taką sytuację po prostu, że Harumi będzie współpracować z kimś, kto zabił jej rodziców tak jakby, a gdy się o tym dowie, no to się oczywiście wkurzy i tak dalej. Naprawdę wydaje mi się, że fajny scenariusz i oby tak to się właśnie wydarzyło. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy sądzicie o tej teorii, no i czy wam się to w ogóle podoba i też oczywiście to możliwa opcja shipu, wiecie o co chodzi. Też koniecznie zobaczcie poprzednią teorię o Misako i o tym, że może ona umrzeć w 16 sezonie.